Cześć, z tej strony Krystian. Czy wiesz, że nie musisz logować się do swoich kont zawsze przez poczta.cyberforce.pl? Możesz zrobić to przez program do odczytywania poczty Microsoft Outlook, a wdać wiele maili naraz i cieszyć się prostą obsługą w jednym miejscu. Wpisz adres e-mail poczty utrzymywanej w CyberFox, a następnie kliknij opcje zaawansowane. Pokażę Ci się okno, pozwól mi ręcznie skonfigurować moje konto, które trzeba zaznaczyć obok i kliknąć przycisk Połącz. Następnie wybierz, jaką konfigurację chcesz posiadać dla swojej skrzynki pocztowej. Zalecam korzystanie z protokołu IMAP, ponieważ ciągle synchronizuje wiadomości z serwerem, w przeciwieństwie do protokołu POP, który tylko zapisuje wiadomości na komputerze. Teraz będziesz potrzebował danych poczty przychodzącej i wychodzącej. Możesz je znaleźć w panelu administracyjnym hostingu Direct Admin w wydzielonej sekcji po lewej stronie. Dane serwera poczty przychodzącej oraz wychodzącej trzeba podać w rubryce Serwer, zarówno dla poczty przychodzącej oraz wychodzącej. Port dla poczty przychodzącej ustawiamy 993 z metodą szyfrowania SSL TLS, natomiast port dla poczty wychodzącej podajemy 465, również z opcją SSL TLS. Upewnij się proszę, że opcja wymagaj logowania przy użyciu bezpiecznego uwierzytelniania hasła jest odznaczona, a następnie kliknij przycisk Dalej. Zostało tylko podać hasło do skrzynki pocztowej i kliknąć przycisk Połącz. To tyle. Właśnie udało Ci się dodać skrzynkę pocztową utrzymywaną w CyberFox do programu pocztowego Microsoft Outlook. Teraz możesz cieszyć się wygodą odbierania poczty w jednym miejscu. Dziękuję za skorzystanie z wideo poradnika, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odezwij się do nas.